panie Rafale, mówiliśmy przed tym spotkaniem, że liderów jesteśmy pewni. Oni jednak też dzisiaj, nie wszyscy liderzy w każdym razie, mieli problemy. To kłopot tor, coś innego się z nimi działo? Przede wszystkim tor, tak jak pan redaktor powiedział, albo kocha, albo nienawidzi. Nas polubił, może dzisiaj w ten sposób tak to ujmę, ale... Chyba na koniec. Mieliśmy no tyle czasu potrzeba, żeby się polubić, więc trochę żeśmy go zmarnowali na początku, ale potem już naprawdę były zmiany. No szkoda tych up and down, bo Patryk miał na przykład bardzo dobre i bardzo słabe występy. AJ też przez cały czas jechał, no generalnie jechał słabo, potem dramatyczna zmiana, można powiedzieć, w motocyklu spowodowała, że to zaczęło już jakoś funkcjonować, jechać. Duże podziękowania dla Jarka, bo czuł się fatalnie po tym upadku. Było już zagrożenie tego, że nie pojedzie w tym meczu, bo naprawdę czuł się fatalnie. No to był, przepraszam, tylko ból czy coś jeszcze innego? Coś tu lekarze od razu orzekli, czy tylko po prostu boli i tyle? Jarek był krwią w czasie zawodów i nie do końca byliśmy pewni, czy jest to gdzieś uraz tutaj w języka, czy gdzieś... tutaj blisko, czy gdzieś jakiś poważniejszy uraz. Czuł się na tyle dobrze, żeby jechać i bardzo dobrze wypojął znakomite spotkanie. Tak jak zapowiedział zresztą przed zawodami, że już taki mecz, jak będzie zasadniczo, się nie powtórzy. Wszystkich chłopaków należy pochwalić, bo to jest ciężki teren i trudno się tutaj jeździ. Jonas na pewno też mógł dorzucić kilka punktów, no to się jednak nie udało. Że tak dramatycznie słabo pojeździł, nie spodziewał się nikt, tym bardziej po niedawnym sukcesie, jaki odniósł w Szwecji. Myślałem, że będzie lepiej. No, z 8 punktów w drugiej linii, 4 chyba druga linia zdobyła, niestety, tak? Nie jest pan chyba szczęśliwy. No nie jestem. No, szyliśmy tutaj te zawody, muszę powiedzieć, na bieżąco, jak tylko można było. Taktyczne też nie przynosiły, można powiedzieć, żadnego skutku, bo wszystkie poszły w powietrze. Także no to jest półfinał Ekstraligi. No, i tutaj wyreżyserować cokolwiek jest bardzo trudno, bo w każdym biegu może się wydarzyć wszystko, dosłownie wszystko. A te up and downy Dudka, Jonsona, one wynikały, czy ciągle ten tor będzie powtarzać? Nie do końca. U Patryka gdzieś tam sprzęgło, również u AJ-a taka sama sytuacja, też gdzieś tam jak nie dość, że defekt na samym końcu złapał gumę, to jeszcze w tym samym wyścigu gdzieś tam po drodze wykręcała się szpilka od sprzęgła i tak można powiedzieć, że no... mogło być różnie. Pan powie tak po ludzku, bo tak patrzyłem na prezesów, którzy przed nami dosłownie stali, to oni z każdym biegiem tacy coraz mniejsi się robili, miałem wrażenie, coraz bardziej przerażeni, potem skoczyli. W środku faceta, człowieka, Rafała Dobruckiego, co się działo w czasie tego meczu? No, myślę, że atmosfera była cały czas napięta i nawet przy tych 10 czy 12 punktach w plecy była mobilizacja, spotkaliśmy się tutaj i widziałem, że duch w zespole dalej jest i te niepowodzenia jeszcze bardziej nas nakręcają. To cieszy i dobrze napawa przed następnymi meczami. A ten Hampel jedzie teraz do szpitala, do jakiegoś lekarza, czy wszystko się poprawiło? Nie, myślę, że pojedziemy to zbadać. Nie wiem, czy tutaj w Tarnowie, być może gdzieś na miejscu, w Zielonej Górze lub w Poznaniu. Wiem, że tydzień czasu został, ale coś z drugą linią można przez tydzień zrobić, żeby coś się zmieniło u nas? Będziemy się starać, no, czy się uda, zobaczymy. Staramy się przez cały sezon i myślę, że tor w Zielonej Górze nie jest taką zagadką i wszyscy go doskonale znają i tam te 8 punktów w końcu będzie, może więcej.